bastards may take exactly what I give you! These trade ships, these Tendermen, only surprise about the Obra Dinn. It's come back. Empty. Hej, cześć, siema do wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack i witam się z wami po raz już piąty na pokładzie tej przeklętej łajby, jaką jest Obra Dinn. A witam się z wami po tak długiej przerwie, dlatego że grę już udało mi się ukończyć raz, ale niestety dwa ostatnie odcinki, w których grę ukończyłem, się nie nagrały i musiałem ją przejść ponownie do tego samego momentu, a nie zrobiłem tego wcześniej, ponieważ no, mocno wciągnąłem się w Sekiro, potem w Batmana i jakoś to leciało, nie miałem sobie na to czasu, ale finalnie udało mi się w końcu wszystko ogarnąć i jestem po raz kolejny, mam nadzieję, że w miarę w tym samym momencie. Natomiast tutaj, i to jest właśnie piękno mojego mózgu, przeszedłem tą grę po raz drugi, ale oczywiście już to, co leci dalej, to mi już z bani wyleciało. Dobra, ale myślę, że tego mogę strzelić. Czy to jest Alexander Butt? Nie. Mam już dwóch ustalonych pewniaków, więc mogę sobie ich postrzelać. Nie, czy to jest George Shirley? Aha! Yeah, boy! Okej, okay. Nie wiem dlaczego miałbym go nagle znać, ale spoko. No. Tych dwóch chyba wcześniej ustaliłem w serii, ale to tam mini detal. Dobra, wróć mi. Ej, nie, nie do spisu treści. Dobra, to było morderstwo. Tak, morderstwo jest... A właśnie, tu. Ale dobra, to się nie klepnęło, czyli to musi być... tylko... No właśnie, kto? Czyli na pewno nie żaden Chińczyk, tylko... Bo on się tak buja z tyłu przy tych... No to nie wiem, może to będzie Timothy Butemen? Tylko wtedy tego drugiego, co go kapitan zarąbał kijkiem od... nie wiem czego, no kijem go zarąbał, to wtedy to będzie kolejna rzecz. Znaczy rzecz, będzie wtedy kolejna osoba, bo to jest chyba właśnie tamten typ tutaj. A jeszcze tego mogłem strzelić w sumie. Dobra, no ale nie, ten wiem jakiego losu doświadczył, on został utopiony przez straszliwą bestię, tak jak cała reszta tych ów zaginiętych osób. No i tu już jest czysto, no do tego. Nicolas Botteril, dobra, tego mi nie klepło, no to nie, może to będzie Louis Walker? Dobra, no i teraz zakładając, że to jest pewniak, to mogę strzelać tego tutaj, bo to na ten moment będzie jedyna osoba, której nie mam. No, on na pewno nie będzie żadnym z tych trzech. Ani żadnym pasażerem. Też nie jest Chińczykiem. Czy to jest Nicolas Botteril? Nie. Czy to jest Hamadou Diom? Nie. To jest Alexander Butt? Tak jest! No i pyk, na sam początek odcinka, po długiej przerwie, 6 losów ustalonych. Jak miło. A, ale tutaj tych dwóch to był mocny strzał tak naprawdę. Jakby nie, no, soundtrack w tej grze jest po prostu przegenialny. No i dobra.
lecimy dalej z tym oto tutaj panem rzeźnikiem, którego ewidentnie coś przebiło. Pytanie tylko, co się wydarzyło dalej. Zaniosę cię na dół, powiadasz? O, czyli co, czy to będzie teraz otwarte? Otwierają, ale nie jest otwarte we wspomnieniu, czyli chyba nie będzie, powiedzmy, w rzeczywistości, w teraźniejszości otwarte. Dobra, kto jest tutaj? Tu jest pan Lanke. Zaciukany później przez Olusa Wiatera. Zdrajca niestety Polaka. Tu jest Kan, znaczy Kan, nie Kan Papitan, tylko Ban Posman. Tu jest jeszcze mi typ nieznany. Tu jest... To jest chyba Peter Milroy. A i tu jest jakiś trup. I w dodatku ten trup nie jest tam sam. Rzeźnik, no nie, on nie doświadczył nieznanego losu. On został przebity przez straszliwą bestię. I teraz tu mamy jedną z tych straszliwych bestii, tego krabu pajączka. I mamy jakieś zwłoki. I chyba nawet, sądząc po tym, że gościu gasi tę plamę w tamtym wspomnieniu, to chyba już wiem, jak tamta osoba dokonała żywota. I na nieszczęście dla tej osoby Freddy Krueger pewnie mógłby powiedzieć mu, jak się można po... Nie, co? No po prostu... No gość po prostu spłonął żywcem, nie? No i został zlinczowany. Kto to jest? Bo tu jest co? On jakby się, nie wiem, rzucił tutaj na typa? I co? Chcieli podpalić tego, ale jednocześnie zapalili też tego? To jest kto? A, i to jest trzeci midshipman. Charles Herschtig. O, proszę, dwa kolejne trupy. I to bez głowy. Tutaj coś dźwignie, wsadzone, na jeden z tych kolców wtegowany. Tutaj pan pomocnik Bosmana chciałby z dubeltówką, ale po prostu ze strzelbą. No, albo po prostu z tym, z muszkietem. Tu jest pan pierwszy oficer. Dobra, pisz się rozdziale. To jest rozdział, nie, akt szósty, część piąta, albo rozdział piąty, no zależnie jak to rozumieć. No i cóż, no on został zlinczowany żywcem. Czy to no spłonął żywcem, bo jakby został zlinczowany, to by go załoga musiała zlinczować, powiedzmy, sobie specjalnie. Dobra, i tutaj mamy dwóch typa. Dobra, puść mi to chmurko. W sumie nawet przez to, że ja co nieco już tej gry widziałem, znaczy co nieco już widziałem do końca, to teraz mogę mieć takie przebłyski tego, co było. I może uda mi się to jeszcze szybciej zakończyć. Bo żeby nie było, ja nie mam żadnego poradnika odpalonego gdzieś obok. Ja żebym tutaj wszystko sam wydedukował. No, tutaj powód śmierci, widząc już te zwłoki, był dość oczywisty.
Okej, okay, tutaj już... Tutaj kto rzucił? A, tutaj nasz Charles rzucił w tego. I on się wtedy zapalił i jak... Ej, wait, ale skoro on to rzucił i to się zapaliło, to po co na niego skakał? Co za debil. A, tutaj... A, tu. Steward statku Zungi Sati. Bo chyba tak to się czyta. Dostał kolcem i zaczął się odczołgiwać, żeby jakiś czas później jakoś tak w tamtym miejscu zginąć. Nie no, ale ten statek to jest przeklęty w cholerę. Najpierw jakieś krabopająki, potem kraken. O, jest James Wallace, dobra, ale tego znam, a ja bym chciał tego ustalić. On został zdekapitowany przez bestię. I to jest jakiś Chińczyk. Tylko pytanie, kto? Czy to jest Huang Li? Nie. Czy to jest Jizang? Tak, to jest Jizang. No i jeszcze tutaj. W ogóle to jest fajne, że to tak to strona po stronie leci. Dobra, teraz tu. Jeszcze dwa do tyłu. I tutaj przypisać ten sam los. Co panu Jizangowi? Nie, nie będę udawał, że wiem, jak to się wymawia, bo nie wiem i nie mam bladego pojęcia, czy wymawiam to poprawnie. Także jeśli jest tutaj na sali w odcinku... Drugi już schodzi... To jest chyba ten w sumie, co zalicza potem strzała, który go pan pomocnik Bosmana nie trafia i zabija przypadkiem Jizanga. O, tutaj jest ziomek. Tylko tego. Kto to w ogóle? A, to jest pan Omid Gul. Tylko tego, Zungi Satiego. Dobra, ale jeśli jest tutaj na sali w odcinku jakiś ten, powiedzmy, nieznawca, ale ktoś, kto uczył się chińskiego, / uczy, czy tutaj w ogóle wie, jak się wymawia niektóre te nazwiska, to czy byłby w stanie mi napisać poprawną wymowę w komentarzach? To byłbym wdzięczny. Bo mam wrażenie, że jeśli źle coś wymawiam, to pewnie jakikolwiek Azjata, który to by obejrzał, w moment by mnie znienawidził prawdopodobnie. Okej, okay, dobra, ale ogarnijmy tego ziomka. Jestem ciekaw, z czego ten jeździec tego krabu pająka wystrzeliwuje te kolce. Dobra. Tu jest kto? Tu jest Nathan Peters. To jest pan Linde? Jak? To jest Mr. Lars Linde. To jest czwarty oficer. To chyba jego steward. Jest. O, steward, czwartego oficera, jeden z czterech. Jedna z czterech osób, które przeżyły wydarzenia na tym statku. Dobra, ale weź mi pokaż ten dialog jeszcze raz. Okay, niby gość jest niewyraźny. W sensie, no, w jaki sposób zginął? No, został przebity. Spróbujmy mimo to. Pomocnik chirurga, no on został już przeze mnie zidentyfikowany. Czy jest tutaj ktoś jeszcze? No nie. Bo jak ten dialog szedł?
Co tu się dzieje? Zostań tam, nikomu już nic nie pomoże. Ruchy szefie, nie padnij. Ej, łap! I został nadziabany, czyli to jest prawdopodobnie jego szef. A jedyna pozostała czyli pomocnik, to jest pomocnik cieśli oraz cieśla. Czyli to musi być Marcus Gibbs, czyli pomocnik cieśli. A to musi być cieśla. Czyli pan Winston Smith. Bo to są jedyne dwie osoby, które są pomocnikami niezidentyfikowane przeze mnie. Okej. Okay. Tylko tak, mam jednego, pytania, jak zginął tamten. Tutaj gdzieś... właśnie. Czyli to jest pewnie pan Nicholas Botteril. Bo było powiedziane, że zostań, nikowi już nikt... Nie, już nic nikowi nie pomoże. Jakoś tak to poleciało. Leć chmuro, czy tam mgło. No. Co my tu mamy? Poza tym, że trupa, nie? Ogólnie nie zauważyłem, ale to jest chyba pierwsza część? Nie, to jest chyba druga część. Tu się wbija kolejny z dzidą. Ten się chyba wbił pierwszy i tego nabił. A ten to gdzieś chyba z góry spadł, mi się wydaje. Tutaj to jest jeszcze zamknięte. Tu ludzie uciekają. Tak, tu jest pan pomocnik Bossmana. Tu. A, tu jest Alexander Wood. George Shirley. Tu kto? To był chyba Abraham Akbar. A, pisze się rozdział, to nie mogę sprawdzać. Dobra. No, kim jest? Wiadomo, to jest... Nicholas Botteril i on został przebity. Bang, bang, bagarang. Raz do tyłu, a nie, raz do przodu. I znowu raz do przodu. Dokładnie. Okej, coraz bliżej końca. Dobra, to teraz tego ziomka. Bo wiecie, ja bym mógł tak to zostawić, nie? Że po 4 odcinkach nagle się urwała seria, nie? No tak, to ją doprowadzę do końca i pokażę wam, co się stało. W pełni na tym statku, choć co niestety jest nieuniknione. Nie będziecie... Sorry. Ujojoj, Zeusie, co ci ten biedny Chińczyk zrobił? Okej, tu chyba są wszyscy topmani, tak mi się wydaje. Tak, tu jest pan Volkov. Tu. Tu jest Louis Walker. Tu. Tu jest pan Jezang. Omid Gul. Maba. I tu jeszcze jakiś topman. A, Wei Li. No ale tego mam zidentyfikowanego, niestety.
I ten tutaj, który został porażony przez piorun Zeusa. O, muzyczka się kończy, rozdział się pisze, także jedziemy. A wracając do tego, co chciałem powiedzieć. Minusem tego, że to nagrywam w taki sposób, żeby dokończyć serię i nie urywać jej w tym. No, na playlistie dziwnym momencie jest to, że po prostu nie możecie zobaczyć moich takich pierwszych reakcji na to, co tu się dzieje, więc no. No jest taki topan z Chin, no. Tylko pytanie, które. No, ja strzelam, że to jest Huang Li. I tak dopóki nie miał dwóch pozostałych losów ustalonych, to się nie dowiem, czy to jest poprawne. No i dobra, jakby i to jest ostatnie, ale w tym samym momencie, czy w tym samym, jednocześnie nie jest to koniec jeszcze rozdziału, bo nie pokazało się w książce. I co, jest otwarte? Nie, no jest zamknięte. Z tej strony? A z tej strony jest otwarte. Dobra. Czyli schodzimy na pokład ładunko do ładowni, żeby nie palnąć jakiejś gafy. Do ładowni. O, tutaj dwie kości but i trzy krople krwi. Czemu tego sam nie mogę otworzyć? To jest taka głupota. Dobra, i co? Gdzie by teraz? A, może najpierw tutaj. O, proszę, i mamy ciało krabopająka. I to jest chyba koniec morskich żołnierzy. No i jest znany los kogo? Los pana Cieśli. Ten to w ogóle nie wie, czy chyba. Czy on, ten to w ogóle. Jednocześnie to próbuje tym dźgnąć, ale nie wypuści tego z ręki, mam wrażenie. Tu? Jest Maba? Tak, Maba się. Nie wiem, czy on się czai, czy on się chowa. Ja po prostu te słynne ostatnie słowa. Na tyle cię stać? No, ale nawet nie wiecie, jak bardzo ja się wpieniłem. Bo już myślałem, że aż ten jeden odcinek się pokaże i to będzie ten La Grande Final, a to co? Nie, też się nie nagrał. Teraz muszę nagrać. No, czy nagrać? No dograć po prostu to, nie? Odpychający stwór zginął na miejscu razem z odważnym pechowcem. Okej, okay, no, został przebity. I brakuje mi jednego losu teraz. Dobra, tu się otworzyło przejście, to sobie przejdę pod krabem i za ziomkiem. Ło! A teraz mnie już głos zawodzi dzisiaj. Okej, 8 trupów, wszystkie ogarnięte, także proszę mnie to otworzyć i mnie przepuścić dalej. Dobra, czy tutaj coś będzie? A, coś jest, coś jest. O, i to jest pierwszy rozdział. Okej. Okay. A, wypadek z linami. Dobra, to wiem. Samuel Peters. No, to będzie on. Tylko w sumie, dlaczego ja już go mam oznaczonego?
Coś, bo nie pamiętam teraz, czy... Czego teraz tak z bomby dałem, bo już wiedziałem, że to jest ten, czy ja już go oznaczyłem wcześniej w serii. Jest tam problem, te 2 tygodnie przerwy od tego i takie nagłe przechodzenie. A, tu jest kto? Tu jest... Hoxenglau. Renfred Radżup, który zachorował. Niesie jakieś beczki. A tu? O, kimże ty jesteś? No i super, nie bojesz mi książka. Luźny ładunek. Na samym początku powieści. Na pokładzie ładunkowym. Niezidentyfikowany blindziarz, mający nadzieję na darmowy transport i wolność, został zmierzony wewnątrz spadającej beczki. Aha, dobra. Aj, ja sobie teraz tego ziomka spod lind wyciągnę i troszeczkę się cofnę. W czasie. Ale w ogóle powiem wam coś, to mnie uderza ciągle. Patrzcie tutaj. To jest Aleksander Bud. Tak? Tak. Widzicie? Patrzcie, jak on wygląda tutaj. Patrzcie, jak on wygląda na rycinie. Tak samo, jak wygląda ten koleś. To jest kto? To jest ten. Ja nie wiem, jak się nazywa, ale patrzcie na niego. Patrzcie, jaki rasista był z tego artysty. Koleś jest tutaj, ten jest czarnoskóry i ten jest czarnoskóry. I co? I ten jest biały? I ten jest biały. Jeden i drugi na rycinie są do siebie kompletnie niepodobni. Jaki rasista po prostu z tego artysty był. Jakby wiecie, ja rozumiem, że to jest czarno-biały i nie mógł zrobić tego, nie? Tak w pełni, że wiecie, tego brązowego odcienia skóry oddać od nich. No ale... Jesus. Mógł chociaż jakoś to zacieniować, żeby to wyglądało, nie? Że gościu ma ciemniejszą skórę, a nie po prostu go totalnie na biało zrobić. Rysunek to nie jest zdjęcie. Zdjęcia nie poprawisz w taki sposób od razu przy robieniu aparatem. Dobra, panie Peters. Weź mnie, odblokuj swoją śmierć. No, napisz rozdziale. No i nie zdążę w jednym odcinku tego zrobić. Tak więc myślę, że tak, wpiszę sobie jeszcze to. A resztę już zostawię na kolejny odcinek, bo akurat będzie na niecałe pół godzinki. Łącznie, więc mniej więcej w tym samym czasie powinno mi się udać dokończyć całą resztę. O, jest właśnie ten wypadek z linami, o którym gadał brat Samuela. I po tym doszedłem w serii, oryginalnie, właśnie, że to jest Samuel Peters. I on nie doświadczył nieznanego, on został zmiażdżony przez spadający ładunek. O, i 3 losy. Okej, będzie ten, będzie cieśla. O proszę, Huang Li totalnie strzelony i co? I trafiony. Huang Li został przeze mnie strzelony, jako że zginął porażony. Dało mi to 3 prawidłowy los i zatwierdziło ten oto... Kurde, chciałem powiedzieć trzos, ale to nie pasuje. Kompletnie nie pasuje do tej sytuacji. No ale dobra. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. I drugi krzyżyk. Gdzie jeden krzyżyk jest z tego. Faktycznie z załogi. No i dobra. A więc...
to i całą resztę, czyli będzie to co? Czyli cały rozdział Zew oraz Strażliwi Zakładnicy i ósmy rozdział Układ. Zobaczymy ponownie, znaczy ja zobaczę ponownie, a wy zobaczycie po raz pierwszy w moim wykonaniu, tak jakby, w kolejnym odcinku. A więc póki co, ode mnie to tyle i widzimy się w następnym. Do widzenia.